dawno już tutaj, rapsów nie było. Mam nadzieję, że się wam tęskniło. Dziś powtórzymy komunikację. Jak dać radę? Będą gratulacje. Po angielsku mówić każdy chce. Nie martwcie się, nie będzie aż tak źle. Dziś same pytania, bez kombinowania. Można na siedząco, nic nam ze stania. Staraj się zrozumieć z tego jak najwięcej. Tak jak w szkolnej ławce, gdy podnosisz ręce. Jesteś gotów? Pełne skupienie? Pierwsze na pewno nie będzie zaskoczeniem. How are you? Czyli jak się masz? Jaką odpowiedź na pytanie to dasz? Potem where are you? Czyli gdzie się znajdujesz? Powrotu do szkoły pewnie wyczekujesz, tak? Dalej jest where do you live? Gdzie mieszkasz, to cały kniw. Where are you from? To skąd pochodzisz? Swojego nauczyciela bardzo obchodzisz. Mam dlatego jeszcze pytanie. Pod warunkiem, że zjadłeś śniadanie i siłę masz, by na nie odpowiedzieć. Sorki, że musisz przed kompem siedzieć. How old are you? To ile masz lat? Właśnie ty, nie siostra, a nie brat. Na tym już dziś poprzestaniemy. Obiecuję, że wrócimy i razem przebrniemy przez wszystkie trudności języka angielskiego. Pewnie, że pomogę, jestem od tego ziom. Tak, tak.